Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku serii Pokaż co potrafisz i z 6 bohaterem tego filmiku. No i cóż, i z 6 kiedyś moim zdaniem przynajmniej był bardzo doceniany, ale później nie wiem, czy to spowodowane było tym, że coraz więcej czołgów premium nadchodziło i z 6 można powiedzieć był troszeczkę nielubiany przez graczy. No i jakiś czas temu naszły zmiany czołgów z ograniczonym matchmakingiem, czyli IS-6, KV-5 i te wszystkie czołgi, które maksymalnie rzucało na 9 tier, dostały delikatnie buffa. W tym odcinku zobaczycie właśnie w akcji IS-6 i coś się tam dowiecie na temat buffa tego czołgu. A gracz, który kieruje tym czołgiem na mapie Lakeville, to Labek 1998. Witaj. Witam wszystkich. Tak mi się coś wydaje, że IS-6 po prostu w pewnym momencie no, narzekali na niego. W zasadzie główną zaletą tego czołgu był matchmaking. No i wiadomo, działo oczywiście bardzo dobra szybkoszczelność, bo jak widzicie 9,5 sekundy przeładowanie, a alfa 390, czyli solidnie trzepie. Ale niestety to działo przed buffem miało słabą penetrację, bodajże 170 chyba 5. Czy 170? 175. 175, słaba celność, no i tak to było, że ten czołg oczywiście był super na topie, grając z szóstkami, siódemkami, ale już z dziewiątkami było ciężej. Tutaj widzicie na Lakeville właśnie z dziewiątkami, ale powiem Ci, że tak trochę odważnie ruszyłeś do przodu. Pojechałem tak agresywnie właśnie do przodu, szybko, chciałem jak najwięcej damage'a naklepać, bo widziałem, że dużo czołgów jest na przypychaczu. Jeżeli chodzi o te buffy, które dostał ten czołg, no to chyba tak liczę 20-30, a mi pisało, że 37 pocisków ma teraz. Miałeś wszystkie pociski załadowane? Tak, wszystkie, chociaż powiem Ci, że mało grałem po tym patchu, to nie wiem, może mi się nie doładowują te dodatkowe teraz. Nie wiem, możliwe, że Ci się, bo miałeś tak 18 plus 2, to jest 20 plus 10, to jest 30, a w tej chwili 37 pocisków. Chyba, że coś popieprzyłem, no nieważne. Nie, też mi się wydaje, że 37, ale możliwe właśnie, że miałem niezaładowane, bo mówię, mało bitew grałem, a nie sprawdzałem nawet tam w obsłudze. Ale myślę, że ta ilość pocisków raczej to nie był główny powód do zadowolenia w buffie, tylko raczej zmiany w dziale i zmiany w pancerzu. To może jakbyś mógł opowiedzieć, czy coś jest odczuwalne, czy jednak te 11 mm przebicia na zwykłych pociskach jest to za mało, żeby odczuć? Jest odczuwalne, ale głównie też dzięki temu właśnie, że poprawiono bardzo dużo czas celowania i dużo łatwiej można przycelować po tych słabszych punktach i nie trzeba takiego golda ładować. Jak teraz widzicie, no pojechałeś do przodu dosyć mocno, no i teraz wykorzystywałeś kontowanie tym czołgiem, czyli ten czołg dobrze kontuje zapewne. Jak ktoś nie bardzo wie, gdzie strzelać, bo jak się skontuje, to ma to takie płyty, niektóre się właśnie prosują wtedy do na wprost, ale oni akurat nie strzelali ani w golda, ani nie strzelali po tych płytach, to się limiali. Te 30 na szczęście już zniszczona, ale jeszcze zostały 3 czołgi 9 tieru, więc jeszcze nie jest oczywiście zwycięstwo. No i obiekt 252U, czyli tak zwany Defender, który no jest uważany za wielokrotnie lepszy czołg niż IS-6. No zobaczymy, jak wyjdzie walka z tym Defenderem. No nie przebił cię. No nie wiem, jak to trafiłeś. No mam Defendera wchodzi tam po tych gangach. No i WZ-teczka jeszcze, 9. Czyli słuchajcie, tak powiedział teraz Labek, to ten czas celowania, który zmniejszył się o 0,6 sekundy, no jest to chyba większy buff niż to 11 mm. W każdym bądź razie ty, jak widać, na razie nie używasz pocisków goldowych. No cóż, no na razie. Ale czasami oczywiście trzeba, no na 9 tiery są takie dziewiątki, które nawet te goldy nie wejdą, nie? Tak, właśnie najgorzej, jak wylosuje jakieś Małszena albo typu E75 strzał na przykład, to ciężko przebić, to bym trzeba dobrać. Tutaj pod kalibrówki goldowe mamy z penetracją 225, a zwykłe pociski 186, czyli mała różnica między tymi pociskami. No i teraz
raczej defenderek zginie. Tak jest. No a z tyłu mamy Estery Fała. No i gdzie go trafić, bo on już jest taki lepiej opancerzony niż Udes. No weszło. Dużo pomogło właśnie, że tutaj jest duży kaliber, bo jakby był niski kaliber, to ciężko byłoby go przebić pod takim kątem. Mm-hmm. I znowu bez problemu weszło. Już wynik solidny, ale zwycięstwo raczej na razie bliżej jest wśród wrogich czołgów, ponieważ ponad 7000 HP mają wrogie pojazdy, a wy macie ponad 4000. No ale już powoli to się zaczyna wyrównywać. No i jak widać na minimapie, trzy czołgi są przy kapie. Trzeba się zawrócić, nie? Tak, tak. Oczywiście IS-6, jeżeli chodzi o... co ja to mówię? Przecież to spotkaniówka była właśnie. Spotkaniówka. My przewagę taką, że byliśmy przy bazie. No. Przepraszam na emocji. No i Emil 2 wystrzelił chyba dwa pociski. Przełączyłem się na Golda. Prawdopodobnie Emilek ma tylko jeden pocisk albo zero. No to zobaczymy. Zauważyłem, że on się cofał, to stwierdziłem, że chyba nie ma pocisków, że jadę na No i miałeś rację. Nie ma pocisków. Chociaż teraz już mógł być blisko przeładowania. Tak. Ale taran starczy. No i bitwa zwycięska. Teraz jeszcze przydałoby się trochę więcej obrażeń. Szybkie przeładowanie na zwykłe pociski, chociaż... W sumie już niepotrzebnie, ale chciałem jak najwięcej zarobić. No w zasadzie tak i tak chyba on już będzie twój. Tak, już się poddał. I jak widać, IS-6 grając na 9 tierach z tymi delikatnymi buffami w tej chwili jest naprawdę przyjemnym czołgiem. Ja w ogóle uważam w tej chwili grę tymi czołgami z ograniczonym matchmakingiem. Chyba nawet mi się lepiej w tej chwili gra, bo grając zwykłymi czołgami premium 8 tieru w Plutonie, to non-stop jestem na dychach. A tutaj kilka dziewiątek, no ten ograniczony matchmaking myślę jest wielkim plusem tych czołgów. No a taki super Pershing na przykład w tej chwili już jest o wiele bardziej mobilny. No te czołgi są naprawdę fajne. No a ty oceniasz IS-6 w tej chwili po tych zmianach za bardzo przyjemny czołg? Tak. Bardzo fajnie mi się nim gra. Chociaż trochę za często go rzucam z tymi, że 5 dziewiątek jest na samej górze, ale daje radę. Aha, że same ósemki 5 dziewiątek, coś takiego. Tak. No. No i cóż, jeżeli chodzi o wynik, mamy tutaj stalową ścianę, high caliber oraz kamikadze. 6363 obrażeń, 4 zniszczone pojazdy i 1725 expa bazowego. Wszystko w bardzo krótkim czasie, 7 minut. Zarobek normalnie na czysto prawie 167 tysięcy, ale miałeś włączone jakieś tam rezerwy. Tak, na 50% tam było na kredyt. Więc zarobiłeś na czysto bardzo ogromną sumę, czyli 215 tysięcy kredytów. No to tak się prezentowała bitwa. Ja miałem robić odcinki właśnie na temat tych zmian czołgów z matchmakingiem. Zrobiłem tylko jeden o KV5. Jak coś, dam link w opisie, ale postaram się, jak wrócę do WOTA, bardziej przyjrzeć się właśnie tym czołgom. No i cóż. Jeżeli chodzi o te czołgi z ograniczonym matchmakingiem, masz jeszcze jakieś inne, czy tylko IS-6? Ja Tigera 8-8 mam. No to też chyba teraz lepszy niż był, nie? Tak. Chociaż i tak nie był zły według mnie. Dobra, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. No i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić. No, pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów. Tak jest. Ja tak tylko przypomnę, że kilka dni temu występowałeś w odcinku Super Plutony. Zrobiłeś ponad 10 tysięcy na T57, nie?
Tak, tak. O, a sąsiad wierci. Sąsiad swoje. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.